Zdecydowanie za mało na moim kanale jest treści związanych z etykietą biznesu. Prawdopodobnie jest tak dlatego, że poświęcam etykiecie biznesu bardzo dużo czasu, spędzając wiele godzin na salach szkoleniowych, ucząc specjalistów właśnie prawidłowego zachowania. Niemniej zamierzam to zmienić i mówić o etykiecie biznesu na kanale więcej. Biznes dla wielu z nas rozpoczyna się właśnie od rozmowy kwalifikacyjnej i o tym zamierzam dzisiaj Wam opowiedzieć, a dokładniej podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę, robiąc to perfekcyjne pierwsze wrażenie na potencjalnym przyszłym pracodawcy. Zapraszam na odcinek. Zanim przejdę do tematu odcinka, chciałabym serdecznie zaprosić Was na mój Instagram, gdzie codziennie uczę dobrych manier, ale też opowiadam o moim eleganckim, codziennym życiu. Pierwszą rzeczą, na którą chciałabym zwrócić Waszą uwagę, gdy wybieracie się na rozmowę kwalifikacyjną, jest punktualność. Punktualność jest niezwykle ważna, ale to pojęcie jest szersze niż tylko niespóźnianie się. Punktualność to bowiem przychodzenie o właściwym czasie i nie przychodzenie ani zbyt wcześnie, ani zbyt późno. Bardzo często, nie chcąc się spóźnić, kandydaci przychodzą do firmy, w której odbywa się rekrutacja, pół godziny wcześniej, 40 minut wcześniej, 20 minut wcześniej i to jest problem dla pracowników, szczególnie na przykład recepcji, którzy muszą po prostu się zaopiekować tym kandydatem. Rozpoczynając moją karierę zawodową, pracowałam właśnie w jednej z korporacji jako recepcjonistka, asystentka i wiem, że gdy niektórzy kandydaci przychodzili naprawdę znacznie wcześniej, to w pewnym sensie paraliżowali oni moją pracę i na przykład nie mogłam pozwolić sobie na tak prozaiczne rzeczy, jak wyjście do toalety, bo nie mogłam zostawić kandydata samego w recepcji. Jeśli w związku z tym, że naprawdę nie chcieliście się spóźnić, przybędziecie na tę rozmowę kwalifikacyjną znacznie przed czasem, to nie wchodźcie jeszcze do firmy. Wybierzcie się na spacer, wejdźcie do kawiarni, ochłońcie, zastanówcie się na przykład nad pytaniami, które macie do zadania, ale nie przychodźcie znacznie wcześniej. Warto przyjść tak 5-10 minut przed czasem, by zdążyć spokojnie rozebrać się, pójść na przykład do toalety, jeszcze umyć ręce i już oczekiwać właśnie na osobę, która ma z nami przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną. Co z pewnością jest dla Was oczywiste, pod żadnym pozorem nie można spóźniać się na rozmowę kwalifikacyjną. W bardzo wielu przypadkach takie spóźnienie po prostu już Was zdyskwalifikuje. Z przybycia spóźnionym na rozmowę kwalifikacyjną naprawdę bardzo trudno jest się wytłumaczyć i pamiętajmy, że konkurujemy jednak z innymi osobami, a punktualne przybycie świadczy o tym, że nam zależy, że jesteśmy rzetelni, że już na początku po prostu nie dajemy plamy. Także punktualność, czyli nie przebywanie zbyt wcześnie, ani też zbyt późno, jest bardzo ważna, kluczowa już na samym początku. Drugą, dla wielu nieoczywistą wskazówką, którą jednak bardzo chcę Wam dzisiaj dać, jest niesiadanie w oczekiwaniu na pracownika działu rekrutacji. Nasza sylwetka nie jest bardzo atrakcyjna, gdy wstajemy. Ta pozycja jest często niezgrabna, szczególnie gdy wstajemy z takich zapadających się kanap, foteli, które bardzo często w recepcjach są. Znacznie lepiej będzie, jeśli będziemy stali, będziemy w takiej pozycji gotowości, to naprawdę pozwoli nam zrobić dużo lepsze pierwsze wrażenie, a tych pierwszych 7-11 sekund jest kluczowych. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej właśnie o tym, jak robić dobre wrażenie, nic jeszcze nie mówiąc, to na moim kanale jest taki film. Zostawię Wam odnośnik i tutaj w rogu, ale też w opisie profilu gorąco zachęcam do zapoznania się z tym filmem. Z siadaniem związane jest też jeszcze jedno zagadnienie, a chodzi o siadanie w sali, do której wchodzimy i w której będzie prowadzona ta nasza rozmowa kwalifikacyjna. Nie siadajmy jako pierwsi. To gospodarz, czyli w tym przypadku pracownik firmy, decyduje o tym, kiedy siadamy i to on powinien zaprosić nas właśnie do tego, byśmy mogli zająć miejsce. Dlatego spokojnie. Ważne jest to, że gdy do takiej sali zaprowadzi nas asystentka, recepcjonistka i powie, żebyśmy usiedli i się rozgościli, to
Nie róbmy tego. Poczekajmy właśnie na rekrutera w pozycji stojącej. Możemy sobie wyjrzeć za okno, ale nie przeglądajmy w tym czasie telefonu, bo gdy wejdzie osoba, która zajmuje się rekrutacją, to będziemy potrzebowali tych kilku sekund na to, by go odłożyć, włożyć do torebki. No, tutaj znowu będzie problem ze zrobieniem pierwszego wrażenia, dlatego najpierw, gdy czekamy w takiej sali, to stoimy, możemy popatrzeć przez okno, możemy pooglądać dyplomy wywieszone na ścianach, ale nie powinniśmy siadać i nie siadamy do momentu, w którym nie zostanie wskazane nam miejsce przez osobę, która będzie prowadziła z nami rozmowę. Też postarajmy się nie siadać, zanim ta osoba nie usiądzie. Właśnie, żeby to raczej było synchroniczne, to najczęściej wychodzi bardzo naturalnie. To gospodarz decyduje o tym, kiedy siadamy i kiedy wstajemy. Właśnie dlatego, gdy ta rozmowa kwalifikacyjna też już dobiegnie końca, to nie my jako kandydaci decydujemy o tym, że już wychodzimy, tylko to gospodarz się z nami żegna i właśnie dlatego to on pierwszy wstanie od stołu, my dopiero go naśladujemy. Ale, zanim jeszcze skończy się to spotkanie i będziemy się żegnali, to bardzo prawdopodobne jest to, że zostanie nam zaproponowane coś do jedzenia albo do picia. I pamiętajcie, by pod żadnym pozorem nie korzystać z propozycji jakichś przekąsek, ciasteczek najczęściej, właśnie dlatego, że nie mówimy, gdy jemy, a rozmowa kwalifikacyjna właśnie na tym, byśmy mówili, się opiera. A po drugie, gdy coś zjemy, to często na przykład jakieś resztki zostają nam między zębami i później osoba, która z nami rozmawia, nie może się do końca skupić na tym, co mówimy, bo na przykład widzi wielki kawałek czekolady między naszymi zębami, więc darujmy sobie to jedzenie, jesteśmy w stanie zjeść przed, po, ale nie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli na stole są jakieś ciasteczka, to jednak je ignorujemy. Możemy poprosić o coś do picia, szczególnie cenna jest w tym przypadku woda, ale możemy także poprosić o kawę, herbatę. Ważne, by nie były to jakieś wyszukane napoje. Na przykład poproszę herbatę jaśminową czy coś takiego. Możemy poprosić o kawę, kawę z mlekiem, jakąś właśnie białą kawę albo wodę i to wszystko wystarczy. Prosimy o napoje, jeśli zostaną nam one zaproponowane, a nie prosimy i nie korzystamy z propozycji przekąsek. Gdy pracowałam jako wspomniana asystentka, widziałam, że kandydaci, którzy przychodzą na rozmowy kwalifikacyjne, czasami czują się zagubieni i pojawia się taki newralgiczny moment, gdy trzeba dojść właśnie do sali, w której toczy się rozmowa kwalifikacyjna, bo oni nie wiedzą, czy to oni powinni przepuścić tego rekrutera w drzwiach, by okazać mu większy szacunek, czy mają poczekać, czy iść, jak korzystać z tych poleceń prosto w prawo, druga sala po lewej. No, to bywa problematyczne, dlatego dajmy się poprowadzić i będzie to najczęściej wyglądało tak, że na przykład, gdy napotkamy drzwi, to pracownik działu rekrutacji je przed nami otworzy, my przejdziemy, damy się przepuścić, ale wtedy zatrzymajmy się i poczekajmy, aż dalej będzie nas on prowadził do docelowego miejsca, byśmy nie błądzili i nie weszli przypadkiem do nie tej sali, do której trzeba, wejdziemy może na przykład do gabinetu prezesa. Zdarza się, słyszałam o takich historiach, także dajmy się poprowadzić, możemy to powiedzieć, pójdę za panem, idę za panem, proszę prowadzić, tak będzie najlepiej i najskuteczniej. Ten moment, kiedy jesteśmy prowadzeni do sali, w której będzie odbywała się rozmowa, jest doskonałą okazją do takiego pierwszego small talku. Obiecuję w najbliższym czasie nagrać szerszy odcinek o small talku, ale dajcie mi na to jeszcze chwilę. Możecie skomplementować wnętrza, możecie wykazać się jakąś wiedzą na temat firmy, bo warto się bardzo dobrze do rozmowy kwalifikacyjnej przygotować i powiedzieć na przykład, że czytaliście o najnowszych nagrodach, najnowszych osiągnięciach, tak by po prostu jakiś ten kontakt nawiązać, pokazać naszą otwartość, nasze takie pozytywne usposobienie, bo dostrzeganie właśnie dobrych rzeczy już na początku może sprawić, że będziemy osobami lepiej odbieranymi. Przy rozpoczęciu i zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej też bardzo często pojawia się problem z podawaniem ręki, bo kandydaci chcą zaprezentować taką swoją pewność siebie, jako pierwsi tę rękę do powitania i do pożegnania wyciągają. I to jest bardzo duży błąd, bo pamiętajmy, że podawanie ręki w biznesie naprawdę jest związane z hierarchią. My tam jesteśmy kandydatami, a dodatkowo jesteśmy gośćmi w tej firmie. Właśnie dlatego pierwszeństwo tutaj w podawaniu ręki ma gospodarz, czyli pracownik firmy. Witamy się więc werbalnie, później też żegnamy, ale na ten uścisk dłoni czekamy, aż druga strona go zaproponuje i jest to też bardzo wygodne obecnie, gdy nie wszyscy chcą tę rękę podawać, że ewentualnie to nie nasza będzie odtrącona, ale może o tym też opowiem w innym odcinku o podawaniu ręki. Jeśli taki Was interesuje, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Ten odcinek powstał dzięki wsparciu moich patronów, którym za wsparcie bardzo serdecznie dziękuję. Można wspierać mnie na platformie Patronite i zyskiwać dostęp do dodatkowych treści.
To już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. My widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia!